Na przykład jakiś czas temu namówili mnie, żebym zadzwonił do dziewczyny z Roxy. Nie? W sensie nie, żeby zaprosić, tylko żeby pogadać. Oni są pojebani, nie? Kuzynie, zadzwoń na kurwy z Roxy. Mówię, co? Zadzwoń na kurwy z Roxy, pogadać. Mówię, wy jesteście pojebani, nie? Moja żona nawet, no ty zadzwoń na kurwy z Roxy. Ja nigdy nie chcę tego robić, ale jak już to robię, to się wczuwam w chór. Więc dzwonimy, odbiera jedna, mówi, halo. Ja mówię, cześć. Słuchaj, robisz coś dzisiaj? Ona, nic ciekawego nie robi, a czego potrzebujesz? Ja mówię, słuchaj, mam taką nietypową prośbę. Ponieważ ja mam kuzyna i on dzisiaj kończy 30 lat. Chciałbym mu zrobić niespodziankę. Chciałbym, żebyś to ty była tą niespodzianką. Czy byłaby taka możliwość? A on mówi, nie ma problemu. Ja mówię, tylko jest mały szkopuł. Ponieważ mój kuzyn jest niepełnosprawny. To jest początek dopiero, przygotujcie się. Jest chwila ciszy i ona mówi, jak bardzo niepełnosprawny. Ja mówię, co by tu wymyślić teraz? Mój kuzyn nie ma rąk ani nóg. I ona bez zająknięcia, da radę! U mnie w domu już wszyscy leżą. Ja mówię, kurwa, Mati, skup się, to trzeba wyciągnąć jeszcze. Mówię, dobrze, to jak to robimy? Ona mówi, ja jestem wolna za godzinę. Wiesz co, ja za godzinę nie mogę, jestem umówiony. Zróbmy tak. Przyjdź za godzinę do rynku pod fontannę. Ja go tam zostawię w reklamówce. Ja wiem, że część z was się z tego nie śmieje. Ale jeżeli nie bawi was wizja kurwy, która idzie na robotę z typem w reklamówce. Ja nie wiem, czego wy tu szukacie, naprawdę. Typ sobie zwiedza, łeb mu wystaje, ogląda okolice, kurwa.